Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez Paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja, o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronate.pl ukośnik Podróż bez Paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Afryce. Mam przyjemność gościć Igora Grzybowskiego z Międzywydziałowego Koła Afrykanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, miło mi kłaniam się. Przed naszą rozmową, kiedy zapoznawałem się z tematami gambijskimi, to kojarzyłem Gambię właśnie jako kraj z tymi problemami. Z apelami różnych organizacji międzynarodowych, które sygnalizowały, że w Gambii są problemy z ochroną praw człowieka, że są problemy z wolnością mediów, z działaniem dla dziennikarzy. W 2017 roku prezydent Barrow miał przyrzec, że przeprowadzi w kraju te potrzebne reformy. No Minęło 5 lat, krajobraz legislacyjny miał się zmienić i gorzej, czy coś się zatem zmieniło? Przede wszystkim w Gambii jest ogromne poczucie utraconych nadziei, ponieważ w momencie, kiedy prezydent Barrow objął władzę w 2017 roku po 22 latach rządów dyktatora, jak i Jamecha, wydawało się, że będzie to nowe otwarcie. Nagówki medialne mówiły właśnie o tym, że to jest duża szansa dla Gambii na Powrócenie na odpowiednie tory rozwoju i demokracji. Natomiast dzisiaj, po tych pięciu latach rządów, wydaje się, że zrobiono niewiele, żeby odwrócić wiele z tych problemów, które za czasów poprzednich rządów trawiły Gambię, gambijską gospodarkę, gambijski rząd. Przede wszystkim nie udało się wyplenić korupcji, która jest w zasadzie zjawiskiem endemicznym dla tego kraju. Również Adama Barał złamał swoje obietnice. Taką ważną obietnicą wyborczą w 2016 było to, że odsiedzi zaledwie trzy lata na fotelu prezydenckim. Natomiast później, po siedzeniu tych trzech lat, zadeklarował, że jednak zostanie na stanowisku do końca swojej kadencji, czyli będzie sprawował władzę do 2021 roku. I okazało się, że będzie również stała się o reelekcję w grudniowych wyborach, które odbędą się 4 grudnia tego roku. Kiedy. Obywatele wyszli na ulice, siły bezpieczeństwa brutalnie tłumiły demonstracje, które wybuchły właśnie w rezultacie tej decyzji. No, stanowiło to jakiś sygnał dla Gambijczyków, że pewne rzeczy jeszcze nie uległy odwróceniu. Poza tym Gambie trawią inne problemy, takie jak wzrost cen, wzrost bezrobocia, takie jak chociażby masowa emigracja, około 100% 18 tysięcy Gambijczyków mieszka za granicą, i przekazy pieniężne od nich stanowią ponad 20% PKB kraju, co również pokazuje, w jaki sposób utrzymywana jest niestety gospodarka tego państwa. Mhm. I właśnie z tego powodu Adama Barał postanowił wejść w niezwykle zaskakujący obserwatorów zewnętrznych sojusz wyborczy z partią należącą dawniej do Byłego prezydenta dyktatora Yaheí Jamecha, który został przez Paroazę zastąpiony na stanowisku właśnie w 2017 roku. Dlaczego właściwie taki egzotyczny sojusz? Skąd ten ruch obecnego prezydenta? W tekście dla BBC autor pisze prowokacyjnie: Czy możesz sobie wyobrazić prezydenta USA Joe Bidena tworzącego sojusz z partią republikańską Donalda Trumpa? To oczywiście nie jest absolutnie uprawniona analogia, natomiast pokazuje skalę zaskoczenia. Tego, jak bardzo, no właśnie, odległe bieguny łączy te, ta koalicja. Najważniejsza postać Zematu, to co trzeba, co trzeba powiedzieć, jest nieobecna na scenie tej historii, bo Jaki Jadżamek został właśnie w 2017 roku wygnany. Obecnie przebywa w Gwinei Równikowej, w stolicy, w Malabo, gdzie jest gościem innego dyktatora rządzącego 1979 roku, Teodora Obianga. No i jeszcze jedna kwestia jest taka, że pomimo brutalności rządów, jak i Jamaha, jego partia IPRC, czyli Alliance for Patriotic Reorientation and Construction nadal utrzymuje całkiem duże poparcie w pewnych rejonach kraju, między innymi Południowo-zachodniej części kraju, w której leży region Foni, który jest zamieszkiwany przez grupę etniczną Jola, grupę etniczną, z której wywodzi się właśnie były dyktator. Dlatego Adama Barrow uznał, że bez tego poparcia może mu być ciężko, żeby z sukcesem ubiegać się o reelekcję. To też takie podsumowanie dla słuchaczy, którzy mogą się czuć zdezorientowani tą gambijską polityką. Jest obecny prezydent Barrow, który w pewien sposób pozwala powrócić swojemu byłemu. Kontrkandydatowi, prezydentowi Gambii, który nie chciał go dopuścić do władzy, kiedy po prostu wygrał w wyborach. I to była chyba ta porażka w 2016 roku. Został zmuszony też do emigracji. A teraz taki dziwny ruch ze strony Barła, który chce dać poprzedniemu prezydentowi ten, tę możliwość powrotu, powrót z wygnania, ale nie chce oskarżać go za to, co się działo w kraju od 1994 roku. Dokładnie tak. Przede wszystkim tak jak. Wspomniałeś, sytuacja z wyborów 2016 roku to było ogromne zaskoczenie, ponieważ wydawało się, że Yahia Jamek, rządzący wtedy od 1994 roku, wybierany w kolejnych wyborach w 1996, 2001, 2006, 2011, ponownie, będzie ubiegał się, ponownie z sukcesem będzie ubiegał się o reelekcję, wygra wybory z dużym marginesem. Natomiast um, utworzyła się wtedy koalicja opozycyjna, gdzie zjednoczyła się opozycja siedmiu z ośmiu partii, co nie miało miejsca w poprzednich wyborach. Na kandydata tej koalicji został wybrany mało znany wówczas polityk, zastępca skarbnika partii UDP, Adama Baro, właśnie. I co ciekawe, wygrał wybory 1 grudnia 2016, miały one miejsce. 2 grudnia Komisja Wyborcza Gambijska ogłosiła wyniki, no i było to ogromne zaskoczenie dla świata. I jeszcze większym zaskoczeniem było to, że Jaki Jadżamech niespodziewanie przyjął swoją porażkę w telewizyjnym oświadczeniu, pogratulował swojemu przeciwnikowi. No jednak zmienił tydzień później swoje stanowisko, stwierdzając, że wystąpiły nieprawidłowości wyborcze i domagał się nowych wyborów, nie chciał ustąpić ze stanowiska. Społeczność międzynarodowa odegrała ogromną rolę, ogromną pozytywną rolę w tym, żeby tę władzę przekazał. Najpierw Unia Afrykańska zaangażowała się w rozwiązanie tego konfliktu, a później regionalna organizacja ECOWAS, czyli Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, która zagroziła ostatecznie interwencją militarną w przypadku gdyby Yahya Jamech nie chciał oddać władzy. Mhm. I 19 stycznia Barał został zaprzysiężony na prezydenta na wygnaniu w ambasadzie Gambii w Dakarze, a siły ekowas przekroczyły wówczas granicę z Gambią, z Senegalu, zmuszając Yahya Jamecha, żeby w końcu zgodził się opuścić kraj. W taki mhm. sposób doszło do obalenia rządzącego wtedy od 22 lat dyktatora, no, który sławił się e, szeregiem bardzo... Dziwnych pomysłów, które miały zwykle destrukcyjny wpływ na gambijskie społeczeństwo. Wśród nich można wymienić takie historie jak wynalezienie przez niego, oczywiście w cudzysłowie wynalezienie leku na AIDS, który, który był mieszanką ziołową. Która zastąpiła konwencjonalne leczenie, powodując no, śmierć nieznanej liczby osób. W każdym razie 9 tysięcy osób było leczone w ten właśnie sposób. Poza tym groził, że odetnie głowy homoseksualistom. Prowadził kampanię przeciwko czarom, prowadził karę śmierci za posiadanie kokainy i heroiny. Również wyprowadził, Gambie ze Wspólnoty Narodów w 2013 roku, kiedy ta zażądała, żeby w Gambii zaczęto przestrzegać praw człowieka, doprowadził do izolacji międzynarodowej tego państwa, również jego pomysłem było utworzenie Islamskiej Republiki Gambii w 2015 roku u schyłku jego rządów, co nie spotkało się z wielkim uznaniem nawet ze strony Gambijskich muzułmanów, uznając, że instrumentalnie używa on religii w swoich rządach. Społeczeństwo gambijskie chyba jest też bardzo rozczarowane, bo fuzja obu panów jest takim chyba splunięciem w oczy dla tych ofiar, które musiały się mierzyć z brutalnością byłego prezydenta. Zdecydowanie tak. Jest ogromne po poczucie tego, że w Gambii może zapanować bezkadność wobec. Właśnie tych przestępstw, które były popełniane przez siły bezpieczeństwa, przez rząd dżamecha w ciągu tych 22 lat rządów. Ofiary dżamecha przede wszystkim mogą czuć się oszukane i porzucone przez obecny rząd. Na przykład grupa The Victims Center, która powstała dwa miesiące po tym, jak dżamech z kraju, określała ten ruch jako zdradziecki, szokujący i godny ubolewania. Poza tym w grudniu 2017 roku została Utworzona gambijska komisja Prawdy Pojednania i Reparacji, która miała na celu właśnie zapewnienie sprawiedliwości dochodzenie w sprawie popełnionych wówczas naruszeń praw człowieka pod rządami reżimu Dżamecha. Wysłuchano zeznań prawie 400 osób w ciągu dwóch lat, pomiędzy styczniem 2019 a majem 2021. Ta komisja nie jest upoważniona do ścigania osób, ale w swoim raporcie końcowym może zalecić ściganie sprawców. No i właśnie 30 września, czyli w ostatni czwartek. Ta komisja miała uroczyście przekazać swoje ustalenia prezydentowi Barołowi, natomiast nie doszło do tego. Przewodniczący komisji stwierdzili, że nie są jeszcze gotowi na opublikowanie tego raportu i zostanie on opublikowany w jakimś późniejszym terminie. Motywy polityczne wydają się w tym przypadku oczywiste, to znaczy, doszłoby do osądzenia, a w każdym razie do określenia jako sprawców przemocy właśnie obecnych sojuszników prezydenta Baroła. To też wyjaśniając, kiedy Gambijczycy wchodzą do kabiny do głosowania, to nie stawiają krzyżyka na karcie do głosowania, ale stoją przed takimi bębnami, do których wrzucają taką szklaną kuleczkę. Dlaczego w ten sposób? No właśnie, to jest niesamowicie ciekawy, sy ciekawy system, który jest specyficzny właśnie dla tego państwa, bo Gambijczycy, tak jak powiedziałeś, nie stawiają krzyżyka na karcie papieru, wchodzą do kabiny, wrzucają kulkę do takiego bębna, który posiada dzwoneczek. Dzwoneczek wskazuje po prostu, kiedy kulka wlatuje że został oddany tylko jeden głos. Jeżeli byłoby to usłyszane i fałszerstwo zostałoby złapane na goręcym uczynku. W każdym razie, system ten został wprowadzony w latach 60. XX wieku, po to, aby umożliwić głosowanie. W kraju, który był ogarnięty wówczas bardzo wysokim wskaźnikiem analfabetyzmu. Obecnie ten system prawdopodobnie nie będzie w następnych wyborach zastosowany. Wybory z 2016 roku, które umożliwiły właśnie przemianę, no jednak w pewnym sensie przemianę demokratyczną, były być może ostatnimi, w którym taki system został zastosowany. No ale dlaczego? Dlaczego w następnych wyborach, czyli tegorocznych wyborach, nie zostaną zastosowane? No bo w poprzednich wyborach zwykle mieliśmy startujących tylko dwóch albo trzech kandydatów. Obecnie zarejestrowanych kandydatów jest y, dużo więcej, 116 kandydatów partyjnych, są również kandydaci niezależni, więc y, cała logistyka związana z tym głosowaniem byłaby niezwykle uciążliwa. Dlatego Komisja Wyborcza Gambijska, niestety dla, niestety dla no, takiego folkloru politycznego, zdecydowała się na przejście na tradycyjny, mhm. znaczy nasz tradycyjny system kartkowy. No tak, bo przetransportować tyle kulek z lokalu wyborczego, no to jest dosyć duże wyzwanie. Też w kontekście tego głosowania chyba szeroko pojęty świat zachodu nazywał Gambijczyków, no, takim głupim krajem. Chyba Gambijczycy, Gambijczycy musieli mierzyć się z tego typu oskarżeniami. Być może, przynajmniej tak jest. Są tłumaczenia części zwolenników tego nowego sposobu, czyli systemu kardkowego. Natomiast to, o czym powiedziałem wcześniej, ten system kulkowy miał bardzo oczywiste zalety właśnie, że umożliwiał głosowanie osobom niepiśmiennym, których nadal w tym państwie jest około połowy również nie pozwalał na takie proste fałszerstwa. Jak w przypadku systemu kadkowego, Także miał swoje zalety i na pewno był niezwykle ciekawym rozwiązaniem na takiej politycznej mhm. mapie rozwiązań wyborczych. Dziękuję serdecznie w takim razie za opowieść. Opowieść o Gambii, o kraju afrykańskim, o którym mówi się mało. Mam nadzieję, że będziemy mówić więcej na podróży właśnie. Dzisiaj moim gościem był Igor Grzybowski, Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne UW. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.